Cześć, witajcie w nowym filmie. Prehistoryczne zwierzęta, które żyły tysiące lat temu, zostały zachowane dla nas zamrożone w lodzie. Te niezwykłe odkrycia rzucają fascynujące spojrzenie na minioną epokę. Niektóre z tych zamrożonych szczątków nie tylko ujawniają, jak wyglądały te zwierzęta, ale także dostarczają wskazówek na temat tego, jak się tam znalazły. Dziś przedstawiamy 20 prehistorycznych zwierząt, które zostały odkryte zamrożone w lodzie. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. W 2016 roku naukowcy dokonali niesamowitego odkrycia w pobliżu przylądka Irizar u południowych wybrzeży Antarktydy. Natknęli się na opuszczoną kolonię prehistorycznych pingwinów Adelie, których nie widziano w tej części lodowego krajobrazu od ponad wieku. Pomimo tego faktu znaleźli oni miejsca lęgowe ze zmumifikowanymi szczątkami, kośćmi, a nawet odchodami pingwinów. Wyglądało to prawie tak, jakby kolonia została niedawno opuszczona. Nowe badanie przeprowadzone przez badacza Steve'a Emisle rzuciło światło na tę tajemnicę. Okazuje się, że szczątki pingwinów mogły być zakopane pod lodem przez setki, a nawet tysiące lat. Jednak niedawne roztopy ponownie odsłoniły kolonię. Datując mumifikowane szczątki, odkryto, że pingwiny Adelie zamieszkiwały przylądek Irizar 3 razy w ciągu ostatnich 5000 lat. Za każdym razem były one ostatecznie wypierane przez podnoszący się poziom mórz około 800 lat temu. Numer 19. Podczas epoki lodowcowej Syberia była daleka od opustoszałej krainy, jaką jest dzisiaj. Była domem dla różnych mamutów, wilków tundrowych, niedźwiedzi, nosorożców włochatych, żubrów i lwów jaskiniowych. Lwy jaskiniowe były większymi krewnymi dzisiejszych lwów afrykańskich. W zamarzniętych głębinach syberyjskiej Arktyki odkryto młode lwiątko o złotym futrze, pokryte błotem, ale poza tym dobrze zachowane. Pomimo 28 tysięcy lat, które minęły od czasu, gdy młode po raz ostatni zamknęło oczy, jego zęby, skóra, tkanki miękkie i narządy uległy mumifikacji i pozostały w pełni nienaruszone. Młode zostało nazwane Spartą lub syberyjskim Simbą. Sparta była jednym z dwóch młodych lwów jaskiniowych znalezionych przez łowców mamutów nad brzegiem rzeki Semiuelkiach na dalekim wschodzie Rosji w 2017 i 2018. Początkowo sądzono, że oba młode były rodzeństwem, ponieważ odkryto je w odległości zaledwie 15 metrów od siebie. Jednak ostatnie badania wykazały, że różniły się one wiekiem około 15 tysięcy lat. Drugie młode, znane jako Borys, ma około 43 448 lat. Numer 18. W 2014 dokonano niezwykłych odkryć w wiecznej zmarzlinie syberyjskiej Jakucji, oficjalnie znanej jako Republika Sacha. Odkryte tam szczątki nosorożca włochatego nazwano Sasha na cześć jego odkrywcy. Sasha zapewnia wgląd w erę paleolitu. Jej gęste, kręcone futro jest opisywane jako truskawkowy blond, co jest uderzającym kolorem w porównaniu do znanej łupkowej szarości współczesnych białych nosorożców w Afryce. Analiza zębów Saszy wykazuje, że w chwili śmierci miało około 7 miesięcy. Pomimo młodego wieku, Sasza była tak duża jak 18-miesięczny współczesny nosorożec. Dominującą teorią na temat śmierci Saszy jest to, że utonęła w błocie, zanim jej ciało zamarzło w wiecznej zmarzlinie. Naukowcy zauważyli również, że jej futro wyliniało, co wskazuje na sezonowe zrzucanie futra, zjawisko, któremu podlega wiele zwierząt. Badanie Saszy i jej odpowiedników rzuca światło na bardzo odmienny klimat Jakucji, około 35 do 50 tysięcy lat temu. Region ten doświadczał chłodniejszych i suchszych warunków bez stref klimatycznych, które widzimy dzisiaj. Miejsce, w którym znaleziono Saszę, znajduje się obecnie w strefie tundry, która wówczas nie istniała. Brak roślinności tundrowej zapewniał obfite trawy i zboża, oferując wystarczającą ilość pożywienia dla mamutów i nosorożców włochatych, które zamieszkiwały ten obszar. Numer 17. Poznaj Dogora, starożytnego szczeniaka odkrytego w syberyjskiej wiecznej zmarzlinie, którego imię oznacza przyjaciel w języku Jakutów. Testy genetyczne wykazały, że Dogor nie należy do gatunku wilka ani psa, co sugeruje, że może być tajemniczym przodkiem wspólnym dla obu grup. Uniwersytet w Jakucji donosi, że części szczątków Dogora zostały wyjątkowo dobrze zachowane, w tym jego głowa, nos, wąsy, rzęsy i usta.
Ponadto szczeniak nadal miał zęby mleczne w chwili śmierci, co wskazuje, że miał wtedy zaledwie 2 miesiące. Poziom zachowania jest tak wyjątkowy, że naukowcom udało się określić sekwencję genów DNA Dogora przy użyciu fragmentów kości żebra. Analiza ta wykazała, że Dogor był mężczyzną. Fakt, że Dogor wymyka się łatwej klasyfikacji, sugeruje, że może on należeć do populacji, która poprzedza zarówno wilki, jak i psy. Ewolucyjne połączenie między nimi. Obecność Dogora jest również szczególnie istotna, ponieważ pochodzi ona z kluczowego okresu w ewolucji psów. W tym czasie liczebność wilków spadła, podczas gdy wczesne psy zaczęły się pojawiać. Numer 16. W 2007 roku syberyjski pasterz reniferów o imieniu Yuri Kudi spotkał kolejne ciele mamuta o imieniu Liuba. Liuba na krótko zniknęła, ale kiedy pojawiła się ponownie, brakowało jej prawego ucha i ogona, prawdopodobnie odgryzionych przez psy. Po śmierci Liuba została zakonserwowana przez kwas mlekowy wytwarzany przez bakterie, które dostały się do jej ciała. Dzięki temu jej tkanki miękkie zachowały się niemal idealnie, przez co trudno uwierzyć, że ma ona około 42 tysięcy lat. Ale odkryto też innego mamuta włochatego o imieniu Yuka. Yuka żyła około 39 tysięcy lat temu, podczas ostatniej epoki lodowcowej. Jej wyjątkowo dobrze zachowane szczątki zostały znalezione w syberyjskiej wiecznej zmarzlinie w 2010 roku, zawierając nienaruszone DNA, skórę, tkankę mięśniową i włosy. Odkrycie Yuki zapewniło cenny wgląd w genetykę i biologię tego wymarłego gatunku i wywołało dyskusję na temat możliwości klonowania mamutów włochatych. Mamut Jarkow to kolejne prehistoryczne zwierzę znalezione na półwyspie Tajmyr na Syberii. Wiek tego mamuta szacuje się na około 20 tysięcy lat i żył on około 34 tysięcy do 12 tysięcy lat temu, osiągając szacowny wiek 47 lat. Naukowcy odkryli, że mamuty opuszczały region Tajmyr w poszukiwaniu pożywienia lub w celu uniknięcia powodzi w różnych okresach. Numer 15. Cofnijmy się w czasie około 214 milionów lat temu, kiedy Ziemia wyglądała zupełnie inaczej. Na terenie dzisiejszej Grenlandii żył dinozaur o imieniu Isisanek. Ten fajny dinozaur chodził na dwóch nogach, miał długą szyję i był przodkiem sauropodów, największych zwierząt lądowych, jakie kiedykolwiek istniały. Nazwa Isisanek jest hołdem dla języka Eskimosów z Grenlandii i oznacza zimną kość. Początkowo naukowcy uważali, że jednym z tych dinozaurów był plateozaur, dobrze znany dinozaur z długą szyją, który żył w Europie w okresie Triasu. Ale kiedy odkryli dwie dobrze zachowane czaszki Isisanek podczas wykopalisk we wschodniej Grenlandii w 1994, wiedzieli, że mają w rękach coś wyjątkowego. Te roślinożerne dinozaury żyły około 214 milionów lat temu, w okresie późnego Triasu. W tym czasie superkontynent Pangea zaczął się rozpadać, dając początek Oceanowi Atlantyckiemu. Klimat zmienił się, umożliwiając pierwszym roślinożernym dinozaurom emigrację do Europy i innych miejsc. Dwie czaszki należały do młodego i prawie dorosłego Isisanek i przypominają dinozaury znalezione w Brazylii, tak jak Makrokolum i Unajzaur, które są jeszcze starsze. Wraz z plateozaurem z Niemiec tworzą grupę zwaną Plateosauris. Te stosunkowo zwinne dinozaury chodziły na dwóch nogach i mogły dorastać do 10 metrów długości. Numer 14. Pasterz reniferów z odległej dziczy wschodniej Syberii wyruszył na przygodę na wyspie Bolszoj-Lachowski w mroźnym regionie arktycznym. Tam odkrył niemal doskonale zachowane wystające z wiecznej zmarzliny szczątki niedźwiedzia brunatnego, zamrożonego w czasie przez 3,5 tysiąca lat. Syberyjskie zimno zachowało nie tylko miękką tkankę niedźwiedzia, ale także części jego ostatniego posiłku – ptasie pióra i rośliny. Zespół odważnych naukowców z Syberii podjął się fascynującej misji zbadania tego niedźwiedzia. Ostrożnie przecięli jego twardą skórę, aby uzyskać dostęp do mózgu, narządów wewnętrznych i innych tkanek. Otworzyło to drzwi do szerokiego zakresu badań, od analiz komórkowych i mikrobiologicznych po badania genetyczne, a nawet wirusologiczne. Co dość intrygujące, analiza genetyczna wykazała, że mitochondrialne DNA niedźwiedzia nie różni się znacząco od DNA współczesnych niedźwiedzi występujących w północno-wschodniej Rosji, takich jak Jakucja i Czukotka. Niedźwiedź ten miałby około 1,5 metra, ale to, jak dokładnie znalazł się na wyspie, pozostaje tajemnicą. Obecnie wyspa jest oddzielona od lądu cieśniną o szerokości 50 km, więc istnieje kilka możliwych scenariuszy.
Być może przeszedł przez lód, przepłynął przez wodę lub wyspa była wówczas połączona z lądem. Co o tym sądzisz? Numer 13. Jako górnik w pięknym regionie Yukon w Kanadzie jesteś zdeterminowany, aby znaleźć złoto. Używając potężnej armatki wodnej, jesteś zajęty usuwaniem zamarzniętego błota, a potem zamiast złota natykasz się na prawie idealnie zachowane szczenie wilka szarego, liczące ponad 57 tysięcy lat. Ten niesamowity wilk o imieniu Zur został odkryty na tradycyjnej ziemi lokalnej społeczności Trondek Chwecin. Nie jest to jednak zwykła mumia wilka. Jej ciało jest w przybliżeniu w 100% nienaruszone, z wyjątkiem oczu. Naukowcy ustalili, że Zur była samicą, a zdjęcia rentgenowskie wykazały, że w chwili śmierci miała około 6 lub 7 tygodni. Co ciekawsze, analiza chemiczna jej zębów wykazała, że żywiła się głównie rybami i innymi stworzeniami wodnymi, a nie większymi ssakami takimi jak żubry. Wygląda na to, że Zur była w dobrym zdrowiu, co oznacza, że nie umarła z głodu lub śmiertelnego spotkania z innymi drapieżnikami. Zamiast tego uważa się, że była w swojej jaskini, gdy ta się zawaliła, grzebiąc ją w piaszczystej glebie i zachowując ją przez tysiące lat. Co ciekawe, analiza DNA wykazała, że Zur należała do starożytnej populacji wilków, przodków szarych wilków pochodzących z Syberii, Rosji i Alaski. Jednak jej populacja nie występuje już na obszarze Yukonu, co sugeruje, że jej gatunek został ostatecznie zastąpiony przez inną populację wilków. Numer 12. W pięknym Yukonie, niedaleko Dawson City, paleontolog dokonał fantastycznego odkrycia. Zmumifikowanej arktycznej wiewiórki ziemnej z epoki lodowcowej. Wszystko zaczęło się w 2018 roku, kiedy poszukiwacz złota pracował w Hester Creek. Zwykle znajdują tam kości i skamieniałości z epoki lodowcowej, ale to znalezisko było inne. Na pierwszy rzut oka mogło się wydawać, że to tylko wysuszona kępa brązowego futra i skóry. Jednak po bliższym przyjrzeniu się cechy wiewiórki stały się jasne. Małe dłonie, pazury, puszysty ogon i urocze uszy. Arktyczne wiewiórki ziemne budują gniazda znane jako middens pod ziemią na czas zimowej hibernacji, a te starożytne gniazda z epoki lodowcowej są często zachowane w zamarzniętej ziemi. Jednak znalezienie kompletnej wiewiórki jest znacznie rzadsze. Wiewiórki są intrygującymi stworzeniami do badań, ponieważ w przeciwieństwie do mamutów czy tygrysów szablozębnych udało im się przetrwać w Yukonie nawet po epoce lodowcowej. Kto wie, może ta wiewiórka przypominała tą, którą znamy z filmów Epoka Lodowcowa. Numer 11. Źrebie liczące ponad 42 tysiące lat zostało znalezione zakonserwowane w lodzie z płynną krwią wciąż płynącą w jego żyłach. To niesamowite odkrycie jest obecnie najstarszą próbką płynnej krwi, jaką kiedykolwiek znaleziono. Ten konkretny źrebak należy do gatunku konia Lena i został odkopany w imponującym kraterze Batagajka we wschodniej Syberii. Szacuje się, że miał zaledwie 1 do 2 tygodni, gdy zginął, ale zimny uścisk wiecznej zmarzliny zdziałał cuda, zachowując skórę źrebaka, futro, a nawet najdrobniejsze szczegóły z niezwykłą precyzją. A oto naprawdę fajna część. Pęcherz źrebaka zawierał nawet dobrze zachowany mocz. Naukowcy entuzjastycznie pracowali przez ostatnie kilka miesięcy, aby wyodrębnić nienaruszone komórki i wysokiej jakości DNA od źrebaka, w nadziei na jego potencjalne sklonowanie. Numer 10. Dawno, dawno temu, zanim ludzie wkroczyli na scenę, starożytne zwierzęta odbyły niesamowite podróże do Yukonu, gdzie przekształciły ziemię w raj dla gigantycznych stworzeń. Gigantyczne wielbłądy, leniwce, lwy, hieny i wiele więcej wędrowało po tej krainie megafauny. Kiedy zwierzęta te w końcu umarły, ich ciała prawdopodobnie uległy rozkładowi i stały się jednością z zamarzniętą ziemią. Naukowcy odkryli nawet ślady starożytnej hieny, która podobno dotarła do Ameryki Północnej przez Beringię, starożytny most lądowy z epoki lodowcowej między Rosją a Alaską. Jest to znaczące odkrycie, ponieważ pomimo ponad 50 tysięcy szczątków kostnych zwierząt z epoki lodowcowej w obszarze Old Crow, znaleziono tylko dwie kości lub zęby tej konkretnej hieny. Przodkowie tych hien przypominaliby współczesne hieny z długimi, potężnymi nogami do szybkiego biegania. Wyewoluowały ponad 5 milionów lat temu w Europie lub Azji, a ich szczątki znaleziono na całym świecie. Od Mongolii po Kansas, Meksyk, a teraz Yukon. Dowody w postaci kilku skamieniałych zębów tych starożytnych hien można teraz podziwiać w kanadyjskim Muzeum Przyrody w Ottawie.
Naukowcy uważają, że zęby te należały do hieny, która wędrowała po regionie arktycznym między około 850 tysięcy a 1 400 tysięcy lat temu. Numer 9. Uważa się, że ichtiozaury, które istniały obok dinozaurów na lądzie i pterozaurów w powietrzu, wyginęły przed ich lądowymi i powietrznymi odpowiednikami. W południowym Chile, w topniejących lodowcach, leżą dziesiątki prawie kompletnych szkieletów prehistorycznych gadów morskich, trafnie nazywanych rybimi dinozaurami ze względu na ich grecką nazwę. Te gigantyczne, szybkie stworzenia morskie pływały w erze dinozaurów około 245 do 90 milionów lat temu. Ich śmierć nastąpiła w wyniku katastrofalnych lawin błotnych, które zachowały ich szczątki w osadach głębinowych. Później skamieniałości te zostały odkryte podczas topienia lodowca. Ten niesamowity obszar w pobliżu lodowca Tyndall w Parku Narodowym Torres del Paine w Chile ujawnił 46 okazów czterech różnych gatunków ichtiozaurów. Niektóre z okazów pochodzą z wczesnej kredy, około 150 do 100 milionów lat temu. Te morskie gady miały ciała w kształcie torpedy, pionowe płetwy i długie pyski z ostrymi zębami, podobnie jak współczesne delfiny. Największy szkielet mierzył ponad 5 metrów długości. Te rybie dinozaury prawdopodobnie polowały w podwodnych kanionach w pobliżu wybrzeża, gdzie żerowały na kałamarnicopodobnych stworzeniach i rybach. Numer 8. W 1979 roku w dziczy Alaski górnicy złota prowadzili prace wydobywcze, gdy nagle natknęli się na oszałamiające odkrycie. Podczas rozmrażania zamarzniętego błota za pomocą hydraulicznego węża górniczego pojawił się żubr mający 36 tysięcy lat. Odkrycie prawdziwego żubra z epoki lodowcowej, nazywanego Biscon priscus, zostało zidentyfikowane przez paleontologa Dale'a Guthrie. Był jednak poważny problem. Zwierzę było uwięzione w zamarzniętej ziemi, a masywne grzbiety lodowe blokowały wykopaliska. Nawet w ciepłe lata pozostawały zamarznięte w ziemi. Guthrie martwił się, że jeśli nie wydobędą stworzenia szybko, ulegnie ono rozkładowi po rozmrożeniu, więc po jego usunięciu postanowili natychmiast je zamrozić. Wykopaliska trwały, dopóki całe ciało żubra nie zostało uwolnione z błotnistego brzegu. Ale na tym się nie skończyło. Mycie ujawniło fragmenty kości, włosy, owady, drewno i szczątki roślin. Ale najbardziej uderzający był niebieski kolor żubra. Ten niebieski odcień był spowodowany powłoką mineralną zwaną wiwiantem, utworzoną z fosforu w tkance zwierzęcej reagującej z żelazem w ziemi. Kiedy wiwiant wszedł w kontakt z powietrzem, zmienił się w piękny niebieski kolor. W ten sposób ten żubr z epoki lodowcowej zyskał przydomek Blue Babe. Numer 7. W 2008 roku pewne osoby szukały złota w Hunker Creek, niedaleko granicy z Alaską, kiedy nagle dokonali niesamowitego odkrycia. Znaleźli kości pochodzące sprzed 75 tysięcy do 125 tysięcy lat z epoki lodowcowej. Wśród tych imponujących kości znaleźli kości udowe należące do wymarłego gatunku wielbłąda. Ale oto interesująca część. Analiza genetyczna ujawniła, że te starożytne wielbłądy, które ewoluowały około 10 milionów lat temu, różniły się od współczesnych wielbłądów, które znamy dzisiaj. Przodkowie naszych współczesnych wielbłądów przekroczyli most lądowy Beringia, który niegdyś łączył Azję i Amerykę Północną, około 7 milionów lat temu. Jednak te wielbłądy z epoki lodowcowej w regionie arktycznym wyruszyły w ekscytującą podróż na północ w cieplejszym okresie około 100 tysięcy lat temu. Niestety wyginęły około 10 tysięcy lat temu. A oto najciekawsza część. Podczas gdy większość wielbłądów migrowała na południe, aż do Hondurasu, kilka odważnych wielbłądów wyruszyło na północ, na Alaskę i Yukon. Numer 6. Naukowcy dokonali niedawno odkrycia niemal idealnie zachowanych zwłok samicy skowronka rogatego. Ptak ten był schowany pod ziemią w lodowej jaskini w północno-wschodniej Syberii. Zwłoki te dają nam wgląd w starożytne ekosystemy, które kiedyś istniały w tym regionie. Historia zaczyna się od łowców z kamielin kości słoniowej, którzy otrzymali pozwolenie na kopanie tuneli w pobliżu wioski Belaya Gora. Natknęli się na tego ptaka, który wciąż wyglądał na całkiem dobrze zachowanego, ale kiedy zastosowali datowanie radiowęglowe, odkryli, że ptak ten miał ponad 45 tysięcy lat. Analiza genetyczna potwierdziła, że jest to skowronek rogaty, gatunek, który do dziś istnieje w postaci dwóch podgatunków na półkuli północnej.
Jednak ten syberyjski okaz może być potencjalnie bezpośrednim przodkiem współczesnych gatunków ptaków. Wyobraź sobie, jak ten ptak mógł odegrać kluczową rolę w ewolucji gatunku w czasie. Wszystko to wydarzyło się w okresie zmieniającego się klimatu, kiedy części Europy i Azji zostały podzielone na różne ekosystemy. Pomimo wyzwań i wyginięcia innych zwierząt, ptak ten zdołał przetrwać. Numer 5. Oto zagadka, którą naukowcy próbują obecnie rozwiązać. Gigantyczna głowa wilka odkryta w syberyjskiej wiecznej zmarzlinie. Szacuje się, że głowa tam około 40 tysięcy lat i została znaleziona powyżej koła podbiegunowego przez miejscowego mężczyznę o imieniu Paweł Efimow. Ale to, jak głowa się tam znalazła, wciąż pozostaje zagadką. Doktor Albert Protopopow, rosyjski naukowiec, uważa, że głowa mogła zostać odcięta przez lód. Ale oto intrygująca część. Miękka tkanka wykazuje nacięcia przypominające ślady siekiery lub ostrego noża, co sugeruje, że została celowo odcięta przez starożytnych ludzi. Dlaczego jednak mieliby to zrobić, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że w tym czasie na tym obszarze nie było populacji ludzkiej? Aby rozwikłać tę tajemnicę, naukowcy planują podjąć nową ekspedycję w celu poszukiwania innych części ciała wilka w pobliżu pierwotnego odkrycia. Głowa wilka ma odsłonięte zęby i nienaruszony mózg i jest większa niż średnia długość głowy współczesnych syberyjskich wilków szarych. Niektóre części czaszki również wydają się być bardziej rozwinięte niż u współczesnych wilków. Do dziś pozostaje to nierozwiązaną zagadką. Masz jakieś pomysły? Daj mi znać w komentarzach. Numer 4. W 2020 roku, głęboko w sercu wiecznej zmarzliny, odkryto starożytnego szczeniaka o niesamowitej historii. Ten szczeniak, zachowany od ostatniej epoki lodowcowej, miał nieoczekiwany ostatni posiłek. Kawałek jednego z ostatnich żyjących nosorożców włochatych na Ziemi. Naukowcy przeprowadzili sekcję zwłok zmumifikowanego psa i byli zdumieni, gdy znaleźli w jego żołądku niestrawiony kawałek skóry z żółtym futrem. Nosorożce włochate wyginęły około 14 tysięcy lat temu, co dokładnie odpowiada szacowanemu czasowi śmierci szczeniaka. Nadal pozostaje tajemnicą, czy szczeniak należał do człowieka, czy do dzikich wilków. Jeśli był zwierzęciem domowym, możemy sobie wyobrazić, że żył obok starożytnych ludzi. Numer 3. W 2023 roku naukowcy odkryli robaka, który spał w syberyjskiej wiecznej zmarzlinie przez 46 tysięcy lat, a następnie powrócił do życia. Jeśli brzmi to jak coś z filmu science fiction, nie jesteś sam. Jednak to maleńkie stworzenie, należące do nieznanego wcześniej gatunku nicieni, w zadziwiający sposób przeciwstawiło się ograniczeniom swojej krótkiej żywotności. Uważa się, że robak wszedł w stan uśpienia zwany kryptobiozą, co oznacza, że przestał jeść i całkowicie wyłączył swoją aktywność metaboliczną, aby przetrwać. Ten konkretny nicień został znaleziony na głębokości około 40 metrów w wiecznej zmarzlinie, wewnątrz nory w arktycznej glebie. Najbardziej zdumiewające jest to, że gdy robak się obudził, natychmiast zaczął się rozmnażać. Nicienie zawsze fascynowały naukowców ze względu na ich niesamowitą zdolność do przetrwania długich okresów zamrożonego snu w ekstremalnie niskich temperaturach. Niektóre nicienie mogą nawet przetrwać stany wysuszenia, na przykład na najbardziej suchej pustyni na Ziemi, pustyni Atacama w Chile. Jeden z nich został nawet ożywiony po prawie 4 dekadach w stanie wysuszenia. Numer 2. Bóbr olbrzymi, jeden z największych gryzoni w historii, był naprawdę gigantyczny. Ale czy wiesz, że ten masywny gryzoń nie był tak naprawdę trudnym drapieżnikiem? W przeciwieństwie do tego, co mogłoby się wydawać, jego głównym pożywieniem były małe rośliny stawowe, co jest dość zaskakujące, biorąc pod uwagę jego ogromne rozmiary. Bóbr olbrzymi, znany również jako Castoroides ochioensis, mierzył około 1,80 m długości i ważył około 125 kg. To prawie tyle, co mały niedźwiedź czarny. To, co czyniło go jeszcze bardziej wyjątkowym, to niewiarygodnie długie siekacze, które wystawały z jego czaszki. W 2019 roku naukowcy badali skamieniałe kości i zęby znalezione w Yukonie i Ohio, datowane na 10 do 50 tysięcy lat temu. Niestety, pomimo imponujących rozmiarów, te megabobry wyginęły około 10 tysięcy lat temu, gdy klimat stał się cieplejszy i bardziej suchy. To trochę smutne, ale być może zostały po prostu pokonane przez mniejsze gatunki bobrów, które kontynuowały swoje nawyki żucia drewna.
numer 1. Gdybyś cofnął się w czasie do około 24 tysięcy lat temu, w północno-środkowej Iowa, byłbyś świadkiem ogromnego parku rzeźb lodowych, znanego jako Wisconsin Glacial Episode. Lądolód Des Moines, masywna pokrywa lodowa, zaczęła rosnąć i dramatycznie zmieniła krajobraz. Ta pokrywa lodowa wpłynęła na powstanie jezior, rzek i żyznej gleby. Ale naprawdę fajne jest to, że ta pokrywa lodowa wpłynęła również na życie ssaków z epoki lodowcowej. Pomyśl o piżmowołach, reniferach, a nawet mamutach. Wszystkie one migrowały na północ z powodu zmieniających się warunków. W tym krajobrazie napotkaliśmy jedno z najbardziej niezwykłych stworzeń – gigantycznego leniwca naziemnego, naukowo znanego jako Megalonyx jeffersoni. Leniwce te były imponująco duże, miały prawie 3 metry długości i ważyły od 2 do 3 ton, co można porównać do małego słonia. Ale w przeciwieństwie do dzisiejszych leniwców, używały swoich masywnych pazurów do różnych celów, w tym do poszukiwania pożywienia. Co czyni tę historię jeszcze fajniejszą, to fakt, że sam Thomas Jefferson odkrył kości tego leniwca w 1799 roku i nadał zwierzęciu nazwę Wielki Pazur. Które prehistoryczne zwierzę chcielibyście zobaczyć przywrócone do życia? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.